Szanowni Państwo, chciałem przedstawić Państwu 10 lotnisk na świecie, jak są zorganizowane i jak lotniska polskie wyglądają na tle największych lotnisk, a także lotnisk europejskich. Pierwsze, co mi się rzuciło, to odległość zabudowań mieszkalnych od zabudowań w niektórych przypadkach jest to 300-400 metrów. W związku z tym to, co u nas mamy na Okęciu, jest elementem normalnym, który spełnia wszystkie te warunki, które są na również świecie. Drugie moje spostrzeżenie to jest to, że lotniska podobne do lotniska na Okęciu mają dwa pasy startowe, a potrafią odprawić o 3 do 6 razy więcej pasażerów niż lotnisko na Okęciu. Słyszymy ciągle, że lotnisko na Okęciu jest już zapchane, bo odprawia tylko 13 milionów pasażerów rocznie. Świadczy to o słabej organizacji, a gdybyśmy rozważyli możliwość, a na zdjęciach pokazałem, dobudowali pas w kierunku autostrady, mielibyśmy trzeci pas, który by nam pozwalał zwiększyć przepustowość tego lotniska, tylko warunek jest taki. Z tego lotniska trzeba wyprowadzić lotnisko wojskowe. Z tego lotniska trzeba wyprowadzić cargo, wyprowadzić również czartery, a także tanie linie lotnicze, a lotnisko na Okęciu powinno stać się przewoźnikiem narodowym o zasięgu międzykontynentalnym. Wtedy będzie spełniać wszystkie te walory, wszystkie te aspekty, które są na dużych lotniskach, takich jak w Tokio, w Paryżu, w Berlinie, w Frankfurcie, w Amsterdamie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne.